Siemanko, widzimy się ponownie. Znowu jesteśmy na terenach w pobliżu byłego mauzoleum, czyli oczywiście kopie z Tannenbergiem. Nie tracimy czasu, tylko idziemy szukać. A więc jak widzicie, jestem już w tej dżungli naszej warmińskiej, mazurskiej, bo tu już są Mazury. Kontynuujemy poszukiwania na tych terenach. Zobaczymy, co wyjdzie. Jest nas dzisiaj troszeczkę mniej, więc łatwiej będzie to ogarnąć, mam nadzieję. Także nie tracę czasu na gadanie, biorę się za szukanie, a Was zapraszam do oglądania, lajkowania, komentowania, subowania i co tam sobie jeszcze tego chcecie. Do pierwszego znaleziska. O. No. Coś innego. Jakaś pucha, kubek. No, są takie zdobienia. Coś jest. No, no ciekawe od czego. Taterki przyniosły szczęście. Taterki przyniosły szczęście. W jednym miejscu. No proszę bardzo. No ale to tak jakby trochę jakaś choch. Nie, no nie choch. Bardziej kubek, nie? Kubek właśnie. Miedziany. No, fajne. Ogólnie jest tutaj miejsce schadzek różnego rodzaju koneserów, trunków. Także i śmieci mamy od cholery. No ale co zrobisz? Udajemy się do Lecha, bo coś tam chyba trafił. Przedzieramy się przez dżunglę. Poka, poka. O! No. Taka dosyć misterna robótka. No, fajna. Nie jest tragedia. Jakaś miedziucha, nie? No, coś miedziucha właśnie. No te stare to one z reguły tak mają. No, to taka jakaś bransoleta, nie? No. No, fajna. Pięknie. No i jeden fenol był niedaleko z tego. O. Kłosy. Czyli klasyk u nas. No, a, kłosy międzywojnie. Kłosy, tak. No, spoko, czyli coś jest. Elegancko. Się pojawia. Mam dosyć ładny sygnał. Zobaczymy, co to może być. Winiawa. Coś tam jeszcze w środku jest. Ale się raczej nie nadaje do spożycia. No dobra, słuchajcie. Chłopaki trafili znowu jakiś śmietnik ciekawy. Trafił tam się jakiś bagnet, jakieś tam pagony, czy coś takiego. Podejdziemy, zobaczymy. Czyli wynika z tego, że bez sensu chodzić i szukać pojedynczych strzałów. No niestety, albo na szczęście, trzeba się skupić na śmietnikach. Nie tracę czasu, tylko kieruję się w stronę chłopaków. No dobra, pokazujcie, co wy tam macie. Ta. Normalnie jestem rozjebany. Jeden Weimar. Drugi Weimar. Hitlerek kurwa złoty. Jakaś moneta też jest. To jest jakieś Santunu. Czyli same monety. Monety. Czekaj. Wiedziałem, że trzeba wrócić. Tutaj. No to jeszcze nie wszystko. A też widzę to. O kurde! To się kurwa zbiory nazywają. Weimarki, fenolki, tylu osób, co przebiegało. Żetony. Ale tu kurwa następny śmietnik. To fajne. Ale to jest kurwa zajebiste. Pagony. No. Matko bosko. No. Ja to od razu będzie można wziąć później, nie? Do tego. Mhm. No, pagony. Jakieś tam takie chuje moje. Ale jak się zachowały, co? No, zachowały się zajebiście. Super. No, powiem ci, że grubo, grubo. To 20 coś, nie wiem nawet co to jest, sen coś tam. I to jest międzywojnie. 1922 rok. Fajna monetka. Także kolejny ciekawy śmietnik. No i bagnecik. Rewelacja. Tak, może, czy, no bo to chyba wrócimy to w worek. Bagnet też weźmiesz. Mhm, tak, wszystko zabieramy. No to trzeba wszystko zabrać. Opis, znaczy daję coś GPS-a strzelę, tak czy tak, nie? No, bo też to nie. No, nieźle. Ja to tutaj trzymam jeszcze. Ja mam to, ja to będę sprawdzał zaraz. Ja dostałem go. Ja zaraz to sprawdzę, no. Tak, zaraz będę sprawdzał. No. Nie, bo nie wiem co to jest. Także mamy kolejny śmietnik.
Jak widać, mówię, mamy kolejny śmietnik, jak widać. Już nie kolejny, tylko stary. A, kontynuacja starego, no tak. No dobra, no to co, ryjemy. Wszystko na kupie leży, że? No, a tu kolejny śmietniczek. To nawet nie wiem od czego, ale... Köln, Berlin... Masz coś ciekawego? I zapomniałem jeszcze pięknie. To jest fajne, od piwa. Korek. No dobra. No i kolejne międzywojnie. Dobra, idziemy dalej po trzeć. No, fajna, fajna. Buteleczka. Rok 1939, no. Co tym razem, Lechu? Lechu, strzał. Nie. To nie będzie strzał. Zobaczcie. Kurde, strzał. Piękne zachowanie. Ostruda, to jest za jakieś zasługi. Ale jakby ktoś dokładnie wiedział, to tam w komentarzu można napisać. Jak zwykle. Tylko nie mów mi, nie mów, że to ja. Kolejny ciekawy fancik. Ładny. W miarę dobry stan. Jest krągłość u mnie. Krągłość. A co to jest? Zaraz zobaczę, bo to coś chyba dziwnego. No, zaraz zobaczę. Tam, dycha cesarstwo. I w tym samym dołku kolejna dycha. No. Zaraz zobaczymy, ale fenolek na pewno. Tak, fenol. Kolejny zresztą. Ale on był w jakimś papierze chyba. Czyli kolejny. Na wierzchu leżał, a ja szukam. No bez kitu, tu jest tego tyle wszystkiego, że to jest po prostu masakra. Dobra. Nie, to dobra nie będzie. Nie. O, tu coś jest napisane. I mamy kolejne trafienie. Zajebiste zresztą. Korona pruska. Jacek zaraz wyrwie tam też. No elegancko, bez kitu, nie? I kolejny zajebisty strzał. Nie ma tak kopanie w śmieciach. No, rewelacja. Zajebiste. I kolejna moneta na wierzchu, już dziabnięta. Fenol. Wszystko fenole. Także trochę tych monet dzisiaj nawyciągaliśmy. No i kolejny elegancki strzał, sreberko. Dwie marki. Międzywojnie. 1900. Jak to mówią?
36 czy 26? 26. 26, no zajebiste. No i elegancko. Każdy łaził. Oni podejrzewają. I tutaj trafienie Jacka. Jakiś srebrny wisiorek, aniołek jest. Mogli tam pozbierać te kurwa wszystkie śmieci z tego Zanenbergu. Także kolejny bardzo fajny fancik. Także miejscóweczka ładnie sypie po raz kolejny. I teraz patrzcie, jaki strzał. Tutaj u kolegi. Tylko musimy GPS-a strzelić oczywiście. Ja ci powiem, to też mogli mieć tym. A teraz wam pokażę. Zobaczcie, co to jest. Ja pierdolę, ale strzał, zobaczcie na to. Ale w jakim stanie. I wszystko z tymi pruskimi śmieciami. Masakra. Także tym oto akcentem kończymy dzisiejsze poszukiwania. No, rozpieprzył system, nie? Masakra, pozamiatał na grubo. Jeszcze później wrzucę wam zdjęcie takie. Nie będziemy oczywiście tego czyścić, bo w żadnym wypadku to idzie do konserwatora, ale pozamiatał, nie? Szok. Dobra, zasypujemy ten śmietnik i się zawijamy. No dobra, teraz zrobimy takie szybkie podsumowanie. Z najciekawszych fancików to oczywiście są te wszystkie odznaczenia. Jakieś szpinki. No to są takie raczej międzywojenne rzeczy. Okolicznościowe. Okolicznościówki. Z monet to głównie międzywojnie, czyli jakieś złoto Weimaru, ale jest na przykład ciekawe tutaj sreberko. Dwie marki. Bardzo fajna moneta. Też międzywojnie. Oprócz tego ta łotewska. Tak samo okres międzywojenny. O, fajny kamień. Oprócz tego mamy, co tu jeszcze mamy? No 20 marek, jakieś tam kurde 200 marek, sorry. Jakieś tam PRL-ki, trochę fenoli. Tutaj jakieś ciekawe takie wpineczki, bądź nie wiemy co to jest za bardzo. Może to być jakiś pierścionek. Ciężko powiedzieć. Srebrny medalik. Też bardzo fajna znajdka. Tu mamy guzik, prawdopodobnie z jedyneczką, więc jakaś korpusówka. Tak to wygląda. No jakieś tam złomki, klucze, pierdoły. Jeszcze z fajniejszych takich fancików to jest oczywiście bagnet od Mosina. No całkiem nie najgorszy stan. Pagony prawdopodobnie albo pruskie, albo jakieś Wehrmachtu. Też bardzo fajnie zachowane. No i według mnie strzał dnia dzisiaj jest krzyżaczek. Jest moneta krzyżacka, srebrna, w bardzo dobrym stanie. Możesz wyjąć. Prawdopodobnie podejrzewamy, że być może ktoś miał to w zbiorach swoich. No i zostało to po prostu wyrzucone na ten śmietnik. Ale stan po prostu rewelacja, nie? Oczywiście GPS strzelony, także do konserwatora trafi. Mam nadzieję, że znajdzie się u nas w muzeum w ogóle. Bitwy pod Grunwaldem. No ale to już decyzja konserwatora, nie nasza. Dobra, więc to by było z tych wszystkich fantów. Także wypad wydaje mi się, że rewelacja. Pogrzebaliśmy się co prawda znowu w śmietniku, no ale fanty, jak widzieliście, rewelka. No co, monet było i to sporo, co prawda międzywojnie, cesarstwo, trochę PRL i adolfowych, ale jednak to monety. Trafiło się oczywiście dużo śmieci, jakieś tam porcelany pobite i takich pierdółek, ale mieliśmy parę naprawdę kozaków, tak? Kilka odznaczeń, jakieś wpinki, nieczęsto się trafiają oczywiście, więc super. No i co? No, według mnie pozamiatał oczywiście dzisiaj Rychu, który trafił krzyżacką srebrną monetę. W ogóle petarda, nie?
tak jak podejrzewamy, prawdopodobnie mieli to tutaj gdzieś w zbiorach, czy w mauzoleum, czy obok była karczma. No nie jest to, prawdopodobnie zostało to wyrzucone czy zakopane, ciężko powiedzieć. No ważne, że był to, że jest to krzyżak, tak? No kurde, średniowiecze, jakby nie patrzył. Drugim fantem według mnie oczywiście sreberko Leszka, czyli te, zdaje się, dwie marki srebrne. Też rewelacja, także wypad, rewelka, fanciki super i oby tak dalej, nie? Czyli jak już poprzednio na filmie było mówione, no ta miejscówka ma potencjał, tak? Myślę, że jeszcze nie raz nas zaskoczy. Także co, widzimy się na następnym filmie. Mam nadzieję, że szybciej niż teraz, bo teraz miałem taką dwutygodniową przerwę. No ale tak wyszło. Jak się podobało, łapka w górę, komentarz mile widziany. I oczywiście pamiętajcie o subiku, bo mamy ich coraz więcej. Coraz bliżej do 400, na 500 być może zrobię jakiś konkurs, nigdy nic nie wiadomo, no ale o to musicie się postarać, tak, bo do 500 jeszcze jest kawałek. Trzymajcie się i do następnego.